bardzo autokarem Polacy jadą. No właśnie, ja często o tym mówię, lecz nie ma tego. Po co daleko szukać? W Niemczech na lotnisku. Chiński, japoński, hiszpański, polskiego nie ma. To ja pani powiem jeszcze co innego. To jest w Niemczech pod Monachium więzienie, w którym najwięcej Polaków zginęło. I pytam się wprost w recepcji, dlaczego nie ma żadnego takiego... No nie, nie napisu. Bordelu. Napisy to jeszcze są, ale są taśmy magnetofonowe takie... Już teraz jest co innego, ale są magnetofony, takie audio właśnie urządzenia. Dlaczego nie ma po polsku? Jest nawet po chińsku, po japońsku. Dlaczego? Ja nawet wpisałem się tam. Gdzie? Dachau, w Niemczech. Nie ma, a najwięcej Polaków. Bo to was nie lubią. Dziękujemy panie. Nad zbarażem leśni ponuro niebo, które ogniem pryska, rycerz temperuje pióro zębem z tatarskiego pyska. Piórem pisze w testamencie, by pochować go w Poznaniu, i obraca się napięcie i poświęca się zadaniu. O muzo kartoflana, odetchnij tchem historii, niech zabrzmi pieśń świetlana o mężu spod obornik. On to gromił lud ruski, on to zwał się Skrzetuski. Szedł wśród wrogów sam jak palec i wśród min przeciwpiechotnych. Raz się czołgał jak padalec, a raz skakał jak ptak płotny. Nie wywąchał go krzywonos, który z innych krew wysysał, lecz królowi doniósł donos i w historii się zapisał. Tak? Mam tą stronę internetową, także będę w kontakcie tu z kolegą, on tam... No ja nie wiem, czy pan jest z Gorzowa, czy z Wrocławia, czy stamtąd... Pochodzę z Międzyrzecza, teraz mieszkam w Poznaniu. Aha, jestem kołamarzem. A moi przodkowie tutaj z Czerniolowa do Trzemeszna dotarli, do Buskiego. Aha, do Trzemeszna. Także swój. Ale wie pan co, jestem teraz zburzona, bo tu mam tak, jak państwo mówią, że szkoda, że te wszystkie obrazy z Trzemeszna nie zostały przewiezione do Buczacza. Ja mówię, ale przecież nie wolno tego robić. No co, nie wiecie, że to jest prawnie zabronione? Albo ten się jeden zmalił, a tam dobrze, że oni uratowali i tutaj do Ukrainy przywieźli. Ja mówię, to chyba nieoficjalnie przywieźliście, bo przecież nie wolno. Wie pan, że trzeba mieć pozwolenie. Ale co oni dokładnie przywieźli? Obrazy. A jest był jeden chyba obraz. Ten... A mówi, że trzy obrazy. Trzy? Może z tego ołtarza, spalone albo co? Nie, spalony został, a te trzy wcześniej. Dobra. Ale nie wiedzą, no są nieświadomi tego, co robią. No nie są. Dużo ludzi jest nieświadomi. Od samego początku, praktycznie 1620-1620 roku, przyszli tu nasi ojcowie, potocznie zwani arcyprawy Ateni. I od samego początku oni związani z tym miejscem. Pierwsze zajęcie albo zadanie takich braci było być kawalerami tego wojska polskiego, który znajdował się na Mazach. Bracia zrobili co przeświat odpowiedni dla żołnierzy, spowiadali, jeżeli trzeba było jakieś udzielić im namoszczenie chłopaków.
będzie pamiętać. Bo tutaj było sporo lat. Dziękuję. Miło, miły. Moi drodzy, powoli wychodzimy.